Witam pana przewodniczącego Andrzeja Chanickiego, pana przewodniczącego. Zapraszamy. Tak, proszę się pogadać. Pana przewodniczącego Rafała Rejkowskiego. Członka zarządu. Jeszcze był tutaj oczywiście towarzyszący nam przez cały czas organizacji radny powiatowy pan Stanisław Szóstka. Dziękujemy za pomoc. Pan przewodniczący Andrzej Chanicki mówi, że tylko przyjechał posłuchać. Tak jak my wszyscy, panie przewodniczący. A moje nazwisko Anna Białkowska, poseł na Sejm. Dzień dobry państwu i dziękuję, że przyszliście. Przyszliśmy tu wszyscy dla ekscelencji księdza biskupa, po to, żeby go posłuchać. Szanowni państwo, kilka słów wprowadzenia, bo konwencja będzie taka. Ekscelencja powie od siebie to, co ma do powiedzenia, a później będziemy zadawać pytania i będziemy słuchać. Słuchać odpowiedzi, słuchać mądrych słów, bo niewątpliwie ekscelencja jest autorytetem, przynajmniej dla mnie. Myślę, że jest dla państwa również, bo przyszliście tutaj. Mnie zachwyciły te słowa, bo jakże trzeba być wielkim i silnym człowiekiem, żeby mówić tak. Po to jestem biskupem, żeby się nie bać. Chcę być sobą. Brzydzę się kłamstwem i dlatego będę mówił to, co uważam za prawdę. Może czasem się mylę, ale z moich ust kłamstwo nie wyjdzie. Ksiądz biskup Tadeusz Kowalski. Ekscelencjo, oddaję głos. Serdecznie państwa witam i proponuję taki porządek naszego spotkania. Powiem kilka słów wstępu, które wskażą, w jakich obszarach możemy się poruszać. Ja się nie znam na gospodarce, na wojskowości, a wielu innych sprawach, ale przedmiotem mojego zainteresowania są stosunki państwo-kościół, czyli sprawy związane z Kościołem katolickim, trochę z innymi wyznaniami, kontakty między państwem a Kościołem w wymiarach właściwie wszelkich. A ponadto, ponieważ byłem obserwatorem prac przy Konstytucji, przy Komisji Konstytucyjnej prowadzonej przez pana Geremka najpierw, a potem przez pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i byłem też w zespole redagujący konkordat. Więc konstytucja, konkordat i konstytucja i wszelkie inne sprawy związane ze stosunkami państwa Kościół. Zacznę od tego, że zarzuca mi się bardzo często, że mówię, że się mieszam do polityki. Muszę przyznać, że polityka mnie interesuje. Ale polityka ma dwa oblicza. Jedno oblicze jest takie, że politykę definiuje się jako roztropną troskę o dobro wspólne. I w tej polityce każdy obywatel powinien siedzieć po uszy. Także każdy biskup, każdy ksiądz, wszyscy. Po wszystkim powinno zależeć na dobru wspólnym, czyli na tym, co jest właściwym kierunkiem działania każdego państwa. Ale polityka jest także definiowana inaczej, że jest to zdobywanie władzy, dążenie do władzy, do zdobycia władzy, rządzenie i przekazywanie tej władzy innym. Stanowisko Kościoła jest takie. Tę politykę w szerszym znaczeniu musimy uprawiać. A do tej polityki w ścisłym znaczeniu, czyli w zdobywaniu władzy, w jej sprawowaniu i przekazywaniu nie wolno nam uczestniczyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest walka polityczna. Walka między partiami. Gdyby Kościół się
plątał w taką walkę partyjną o zdobycie władzy, musiałby się opowiedzieć po jakiejś stronie. A Kościół ma charakter powszechny, to znaczy musi być otwarty na każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest z tej partii, czy z innej, czy jest wierzącym, czy niewierzącym, bo jest otwarty na człowieka jako takiego, do którego chce dotrzeć z orędziem ewangelicznym. Więc jest jeszcze jeden aspekt ważny tego rozdziału, czyli zainteresowania się polityką. Zadaniem biskupów, czy zwierzchników kościoła, biskup zawsze jest dany na czele jakiejś grupy ludzi przynajmniej, ma mandat w każdym razie do tego, żeby się wypowiadać w imieniu kościoła katolickiego. A zadaniem takim biskupa w stosunku do różnych spraw, które się dzieją, polega na tym, że ma obowiązek oceniać moralnie, z punktu widzenia moralnego, także działalność polityczną. Czyli jeżeli politycy popełniają jakiś błąd, który jest moralnie niedopuszczalny, to zadanie biskupa jest powiedzieć, że to tak jest, że to jest błąd. Nie można się schować za kotarę i milczeć. Oczywiście to milczenie, które się zarzuca Kościołowi już od pewnego czasu, jest dosyć trudne do wytłumaczenia, ponieważ przez tyle lat, w których byłem zaangażowany zwłaszcza w konferencji Episkopatu Polski, zarzucało się Kościołowi, że się miesza do polityki, że się wtrąca tu i tam i ówdzie. A jak się przestał wtrącać w ostatnich latach, to się mówi, a dlaczego nie mówią? Dlaczego nas zostawiają takich samych? Więc jest to delikatny instrument, którym się trzeba posługiwać bardzo roztropnie. Czasem oczywiście zrobi się błąd, tego nie można wykluczyć, że ktoś pójdzie o krok za daleko albo nie zrobi tego kroku, który powinien zrobić. To jest jeden problem. Druga sprawa dotyczy tych dwóch spraw. Dotyczy kwestii prawnych. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że Kościół w Polsce przez długie dziesiątki lat żył w zniewoleniu, tak jak każdy obywatel w Polsce. I po 1990 roku trzeba było budować na nowo te relacje między państwem a Kościołem, a wiemy przecież, że w tych pierwszych latach mieliśmy do czynienia wprawdzie ze zwycięstwem Solidarności, ale jednak Sejm był kontraktowy. 65% mieli ci, którzy dotychczas rządzili. A ta reszta nie miała większości. I pamiętam dokładnie, że kiedy obserwowałem te prace nad Konstytucją prowadzone przez pana profesora Bronisława Geremka, to wszystko to wyglądało z początku bardzo ładnie, bo była dyskusja taka naprawdę pogłębiona. Widać było, że każdy może wyłożyć swoje racje. No i z tego wszystkiego tworzyły się jakieś przepisy, ale kiedy doszło do głosowania nad tym, czy taki przepis przyjąć, czy nie, podnosił się raz rąk przeciw, bo mieli większość. I cała ta impreza, bardzo dobra zresztą, bardzo demokratyczna, upadła. Trzeba było przejść do następnych prób,
No i te próby trwały aż do 1987 roku. Konstytucja powstała dzięki konsensusowi, dzięki zgodzie, jaką na to wyrazili uczestnicy w tej dyskusji, no głównie parlament, ale także i Kościół zgłaszał swoje postulaty i te postulaty były lub nie zostały uwzględnione, ale był to zawsze jakiś kompromis. Chcę powiedzieć, że jeszcze na świecie nie słyszałem o jakiejś konstytucji idealnej. Nie ma takiej możliwości. To jest to zawsze jakieś ustępstwo jednej, drugiej, trzeciej strony. Trzeba się zgodzić na to, że żyjemy w kraju pluralistycznym, Polska takim krajem jest, i że te racje się rozkładają. Każda z opcji politycznych musi tam mieć swój kąsek. Nie po to, żeby się gryźć, tylko po to, żeby wykładać swoje racje, przekonywać społeczeństwo przede wszystkim, ale także między sobą, żeby z tej dyskusji, z tego zmagania się racji wyszło dobro, dobro wspólne, czyli to, które jest potrzebne każdemu z obywateli. Przed uchwaleniem konstytucji powstał konkordat. Co to jest konkordat? To jest umowa międzynarodowa, ponieważ Stolica Apostolska, nie Watykan, bo to jest zupełnie inny byt, ale Stolica Apostolska jest podmiotem prawa międzynarodowego i zawiera umowy z rządami wielu państw. No w tej chwili nie jestem zorientowany na tyle, żeby Państwu powiedzieć, ile tych umów jest. No jest ich na pewno ponad 200. W ostatnich dniach są to umowy na przykład z krajami muzułmańskimi, z jakimiś tam wyspami na Oceanie Spokojnym czy innym. Kościół chce regulować swój status prawnie, dlatego że jest to potrzebne dla bezpieczeństwa, dla pewnego spokoju, dla wyciszenia chociażby wyznaniowych utarczek. Bo, że przypomnę, jeżeli chodzi o konkordat z Polski, ze Stolicą Apostolską, inne wyznania, czy przywódcy innych wyznań w Polsce zgłaszali pretensje, że jak to? Oni będą zawierać, Kościół katolicki się układa z rządem, a my to co? I okazało się, że jak przedtem się sprzeciwiali, tak potem dziękowali, że ten konkordat został zawarty i że wszystkie inne ważne wyznania chrześcijańskie i nie tylko, muzułmanie także, jacyś tam jeszcze inni, którzy mają swoje wierzenia, uzyskali taki sam status prawny swoich kościołów czy wspólnot religijnych. Była wielka dyskusja na temat konkordatu, trwała ona od 1993 do 1987. Nie było woli politycznej, żeby nastąpiła ratyfikacja tego dokumentu. No i tak jak dawniej mówiło się, że to będzie wprowadzenie jakiegoś wielkiego zamieszania, okazało się, że rzeczywiście te spory się uspokoiły. Ktoś mi powie, no przecież ciągle są jakieś pretensje do Kościoła, że katecheci biorą pieniądze, no a co nie pracują? Przez wiele lat pracowali za darmo. I była taka sytuacja, że kiedyś na komisji wspólnej, to znaczy przedstawicieli episkopatu i rządu, któryś z ministrów mówi tak po cichu, słuchajcie, bo jest niebezpiecznie. Kodeks pracy zobowiązuje państwo do płacenia. Każdy katecheta, który by się zgłosił do sądu, wygrałby z kretesem. Nie było żadnych takich skarg. Kościół się zgodził na to, że nie będzie, że ci katecheci nie będą pobierali pensji,
I zrobiono to dopiero po kilku latach. Jeżeli chodzi o taką, o sytuację dzisiejszą, Kościół mówi się milczy. Ja sądzę, że można to było mówić jeszcze rok temu. Choć nie we wszystkich kwestiach. Ale rzeczywiście w tym milczeniu była jakaś zagadka. Dlaczego? Czy dlatego, że Kościół uważał, że związanie się z partią, która ma większość i zatem coś więcej potrafi niż inni, to będzie przydatna Kościołowi. To jest moim zdaniem bardzo naiwna nadzieja, dlatego że no już to jest bardzo krótka, bardzo na krótką metę się to opłaca. A potem za to bardzo wiele płaci i traci. Chwileczkę. Można kawałek wody. Tutaj wydaje mi się jest bardzo ważne, żeby powołać się na tę misję Kościoła, którą określamy obowiązkiem oceny moralnej. Bo jeżeli się coś złego dzieje w sferze politycznej, to już powiedziałem, to biskupi mają obowiązek swoim wiernym, inni nie muszą słuchać, swoim wiernym powiedzieć, jakie jest stanowisko Kościoła. Czy to jest, jak to stanowisko jest, że Kościół to jest niezgodne z nauką katolicką, do takiej oceny mają prawo i mają obowiązek. Myślę, że jako wstęp te słowa wystarczą. Ja oddaję, jeśli pani poseł pozwoli, poprowadzi to spotkanie dalej. Ja proszę o pytania i będę się starał w miarę wyczerpująco odpowiedzieć na każde. Nie boję się żadnych pytań. Proszę mówić tak, jak państwo czują i chcą. Dowiedzieć się, jak na to patrzę. Proszę państwa, ale ja poproszę, żebyśmy nie byli anonimowi tacy. Przedstawiajcie się państwo z imienia, nazwiska, jak zabieracie głos. Będzie nam chwilę. A jeszcze witam doktora Laska. Bardzo nam miło, panie doktorze, że zaszczycił nas pan swoją obecnością. Widzę tutaj przyjaciół z Mińska Mazowieckiego, z Warszawy. Widzę przyjaciół z Radomia, radnego widzę z Radomia, Łuczyckiego Andrzeja. Widzę tu jeszcze pana dyrektora z Urzędu Miejskiego. Przepraszam, nie wymienię wszystkich, bo i nie roz... O, widzę zaprzyjaźnioną Katarzynę. Widzę pana, który ciągle jest cyklistę, tak? Dobrze mówię? Także witam państwa raz jeszcze serdecznie. Kogo pominęłam, a znam, przepraszam. Pani poseł, ja myślę, że wystarczy, jeśli się przedstawią imieniem. Tak, to poprosił. Jeśli ksiądz biskup tak proponuje, bardzo proszę. Czy ktoś z państwa chce zadawać pytanie? Proszę. Proszę bardzo. Witam za biskupa Radek Mielewski. Ja mam takie pytanie. Ksiądz prezydent powiedział, że Kościół ma moralne prawo i obowiązek wręcz upominać w tej kwestii, gdzie się widzi, że to się dzieje. Więc ja mam takie pytanie, dlaczego w takim razie Kościół, a przynajmniej ja tego nie słyszałem nigdy, nie upomina swoich biskupów, żeby zwracają uwagę, że no, obecna partia polityczna niszczy chociażby takiego człowieka jak Lech Wałęsa. Już zachodnie media się o to upominają, a u nas nie ma żadnego wpływu. A wiemy doskonale, że to człowiek bardzo wierzący, który emanuje więc wiarę na zewnątrz. Proszę pana, no, pan Wałęsa dla mnie osobiście zostanie bohaterem. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jeżeli się jedzie za granicę i ktoś mówi Polska, to dawniej się mówiło papież i Boniek. A dzisiaj się mówi Wałęsa i papież. Jeżeli popełni błąd, a potem
potem stał się człowiekiem, który wywalczył nie sam, oczywiście, ale sam zespołem, sam z milionami ludzi, którzy go pukali wtedy. No to przecież nam nie będziemy go stawiać pod murem i rozstrzeliwać, na miły Bóg. Jeżeli chodzi o stronę głos Kościoła w tej sprawie, to Kościół raczej przebacza niż potępia. Dziękuję. Katarzyna Kołodziejczyk. Ja mam takie pytanie do księdza biskupa. Czy ksiądz uważa, że Kościół zostaje wykorzystywany politycznie przez PiS, przez władzę rządzącą, poprzez choćby nawet takie miesięcznice smoleńskie? Bo mówię, ja katoliczka, naprawdę mnie to boli, bo tutaj naprawdę jest pod Litwą na ustach po prostu jest polityczna hucpa. Skuteczna. No i ja tutaj ksiądz się na to zapatruję. Wykorzystywanie religii czy kościoła dla celów politycznych jest nadużyciem. Jakakolwiek by to była partia, która się tego dopuszcza. Oczywiście patrząc na historię, patrząc na także i na naszą historię najnowszą, Możemy stwierdzić, że to nadużycie ma różną skalę. Jedni to robią w rękawiczkach, inni to robią na oścież. I pamiętam zresztą, właśnie, ponieważ w tej polityce jakoś trwam od co najmniej 90 roku, to te rzeczy się zdarzały i będą się zdarzać zawsze. Bo jest ten pociąg taki do tego, że widocznie Kościół ma jakiś autorytet. Dobrze jest pokazać się z papieżem, bo to mówi, ja już jestem kimś, prawda? I znam takich ludzi, którzy na bardzo wysokich stanowiskach, zwłaszcza podczas kampanii wyborczej posługiwali się tego rodzaju uchwytem, który jest właśnie typowym wykorzystywania autorytetu Kościoła dla celów politycznych. Jeżeli chodzi o miesięcznicę, to ja jestem jednym z pierwszych świadków tego, co się dzieje w Krakowie na ten temat. I muszę stwierdzam, że Warszawa różni się od Krakowa bardzo. Zacznę od Krakowa, bo tam to widzę z okna po prostu. 50 metrów wchodzi ta procesja do krypty świętej pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich. Zasada jest taka, którą było trudno osiągnąć od samego początku, że jest to spotkanie w katedrze, proboszcz odprawia mszę świętą i mówi homilię. Ja brałem w tym udział chyba ze 3 razy, bo albo zaspałem rano, albo zapomniałem, że to jest 10. I zdarzyło się tak, że jeden z księży, bo tam kilku zwykle takich przychodziło, dostał się do modlitwy wiernych, bo już proboszcz uważał, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. On się dostał do modlitwy wiernych i zaczął w tej modlitwie wiernych zachęcać do czytania jego książki o mgle i o w katastrofie smoleńskiej. No, to jest ten jeden przypadek, który znam. Może ich tam były wcześniej, może coś też było. Ale generalnie rzecz biorąc, tam jest porządek. Znaczy nie wpuszcza się do kościoła żadnych lak, żadnych transparentów. Jest msza święta, homilia i koniec. To jest pewna część tej miesięcznicy, bo oni wychodzą potem z katedry.
tam już chwytają za proporcje i flagi i śpiewając sobie różne rzeczy, schodzą z Wawelu i idą do przed kościół świętego Idziego, to jest jakieś 200 metrów i tam pod Krzyżem Katyńskim odbywają jakiś wiec. To jest już całkiem świecka sprawa. I było tak chyba do momentu, kiedy nastała nowa zmiana. Nastała nowa zmiana i wtedy już nie sam Jarosław Kaczyński i ewentualnie z rodziną przyjeżdżał na Wawel, ale przyjechał z całym orszakiem kilkunastu limuzyn. No i zaczęło się. To znaczy ludzie to zobaczyli i powiedzieli nie, nie chcemy takiej manifestacji. I działo się to zwykle pod Wawelem. To jest, ja wiem, tam jakieś jest ze 200 metrów tej ulicy, gdzie protestowano przeciwko przejazdowi takiej dużej grupy osób. No i potem, no oczywiście policja tam ingerowała, ktoś się tam położył przed samochodem. Wszystko policja zgarnęła i ci ludzie mają dzisiaj sprawy przed sądem, czy przed jakąś komisją. Jest też i na tej 10 każdego miesiąca nie ma władz. Znaczy nie przyjeżdża żadna władza tam, ani brat Lecha, ani inni urzędnicy wysokiej rangi. Bo my mamy w Krakowie dwie miesięcznice. 10 to jest dla pospólstwa i potem 18 to jest przyjazd całej ekipy rządowej. I to już ma zupełnie inny wygląd, bo to jest właściwie całość jest no też we mszy świętej, która jest w krypcie świętego Leonarda, no tam jest spokój. I jak wyjdą stamtąd, robią co chcą. Tak to widzę. A jeżeli chodzi o stronę o Warszawę, no to tam jest, to widać, Państwo to znają pewno z telewizji, bo tych krakowskich obchodów się nie pokazuje, to dobrze, a te warszawskie są nagłośniane i tu nie muszę tego komentować, bo jeżeli to jest, to też jest tak na wpół religijne, bo z katedry wychodzą, ale z krzyżem naprzód, potem odmawiają różaniec, no i sypią, że tak powiem, odpowiednimi słowami przeciwników. To się pani nie podoba, a mi się też nie podoba. Kto z Państwa? Ekscelencjo, moje nazwisko Szczytkowski, radny miasta Gdziny Przysucha. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie, przede wszystkim gości, bardzo podziękować. Zacząć zadam pytanie. Chciałbym ekscelencji powiedzieć parę zdań na temat takiej krótkiej historii. Nasze miasto jest miejscem, gdzie mieszkały trzy nacje. Żydowska, niemiecka i polska. I przez te, można powiedzieć, kilkaset lat żyliśmy tu bardzo tak, nie może nie tyle szczęśliwie, to zgodnie. Jest tu jedyna w okolicy Puśnica i nawiązaniu do tej mojej wypowiedzi chciałbym po prostu na temat uchodźców. Bo największym obywatelem jest Oskar Kolberg, ale na pewno Państwo wiecie, matka Oskara Kolberga, francuska, ojciec Niemiec, bo Zygmunt August Mocny ich tu sprowadził celem wytopu żelaza. Rodzina Kolbergów bardzo daleko się w naszą historię Polski upisała. To znaczy brat, kartografia na najwyższym poziomie.
Oskar Rzeklbergu, to już nie mówimy, jak tu napisał piosenkę jeden z nauczycieli, z kiją i sterbą podróżną odchodził od miejscowości do miejscowości i spisywał pieśni Ludwolskiego. Ale oprócz tego jest też, że miejscowość Skrzylisko, gdzie 100 lat temu, bo jest mamy akurat dzisiaj rocznicę odzyskania niepodległości, 7 października, proszę Państwa, jeszcze nie było notyfikacji państwa. Już w Skrzyńsku stanął pomnik krzyża. Po bardzo ciężkiej wojnie ludzie dawali po 3-4, jak się mówiło, przetargi zboża, żeby ten krzyż powstał. I tam jest napis na chwałę Zjednoczonej Niepodległej Polski. 7 października, prawdopodobnie pierwszy pomnik w Polsce, bo nie sztuką było ekscelencjo postawić pomnik w Krakowie, Warszawie i gdzie są duże aglomeracje. Ale proszę mi powiedzieć, jak trzeba kochać Polskę, że w Kościanie postawili pomnik? Bez żadnego jakiegoś koniunkturalizmu. I to właśnie z tej historii jesteśmy dumni. Tu, niedaleko w Ruskim Brodzie, w 40 roku za pomoc Kubalowi zginęło 40 ludzi. Niedaleko Stefankowa, 238. Płaciliśmy krwią. Na tym terenie. Przepraszam, trochę się ruszyłem. Jestem dumny z mojego miasta. Jestem dumny z tego, że miała takich obywateli. I dumny w tym powiecie. Tu niedaleko, księże biskupie, w Gielniowie, pochodzi święty Władysław, patron Warszawy. Niedaleko Skrzynna leżą zwłoki mszczuja ze Skrzynna, napisane wielkim epoką i krzyżacy Henryka Sienkiewicza, który z wielkim prawdopodobieństwem pokonał Rurika von Jungingera. Niedaleko Borkowic wielką pracę ksiądz Wiśniewski, który ratował zabytki itd. Także czerpaliśmy wszystkie te sprawy właśnie z dorobku ludu. Dzisiaj, jeżeli my nie możemy, proszę Państwa, przyjąć 50 dzieci, którzy płyną przez Morze Śródziemne wśród fal i mówi się, że to jest zagrożenie, to ja tego nie rozumiem, proszę Państwa. Nie rozumiem. Na księdze biskupie jest taka sprawa. Sikorski w 40 roku wywiózł do Iranu 40 tysięcy polskich dzieci, chrześcijan. I dzisiaj bardzo się cieszę, że jest bardzo mocno ten głos Kościoła, który przez te lata bronił, że przywożą zarazę, przywożą tam. Wiadomo, że to jest inna kulturowość, proszę Państwa. Zgadzam się z tym. Przyjechało 100 tysięcy Czeczenów, czy my z tego mamy jakieś problemy? Tak samo są i nasi, i są i szaleńcy wśród nas. To jest właśnie to. 3. Po prostu nie możemy, musimy mówić bardzo mocny głos. I jeszcze drugie pytanie, jak już jestem się biskupie. Ale proszę zadać pytanie. Tak, już daję pytanie. Ostatnio w mediach przesunęło się bardzo wielkie oskarżam ojca Ludwika Wiśniewskiego. To w tym wypadku w tygodniku, po prostu w tym tygodniku powszechnym. Powiem szczerze, że byłem bardzo nie tyle wzruszony, co wstrząśnięty. Chciałbym, żeby ksiądz biskup się do tego ustosunkował. Dziękuję Państwu za taki wybór, ale chciałem przy okazji trochę i zapromować nas, a mamy się z czego cieszyć. Dziękuję uprzejmie. Bardzo panu dziękuję za prezentację tej historycznej roli, jaką miejscowa ludność odegrała już dawno temu, ale myślę, że odgrywa nadal i życzę wszystkim, żeby włączyli się w ten nurt prawdziwej troski o Polskę, o dobro wspólne, to jest istotne. Jeżeli chodzi o ten artykuł, oskarżam ojca Wiśniewskiego, dominikanina,
On na te tematy wypowiada się już od dawna, kierując listy w tej sprawie głównie do biskupów. Ten obszerny tekst w Tygodniku Powszechnym no jest jego analizą, moim zdaniem bardzo, bardzo wyważoną, ale to jest poważne także oskarżenie. Oskarżenie kogo? Ja myślę, że nas wszystkich. Dlatego, że kto się kłóci w Polsce? Wszyscy się kłócimy. To nie jest jakaś jedna strona, która strzela w drugą. Tu jest potrzebny jakiś głęboki zamysł nad tym, jak z tego wyjść. Bo chyba jeszcze nigdy, nie wiem, ale według tego, co ja przeżyłem, chyba jeszcze nigdy nie byśmy tak podzieleni w takiej proporcji, to znaczy jak gdyby pół na pół. Może byliśmy podzieleni w czasie PRL-u za tych, którzy żyli z tego PRL-u i którzy wykorzystywali, to jest inna sprawa. I tamci wykorzystywali, mieli większość, ale nie mieli nic do gadania. Więc obecnie coś musimy z tym zrobić. Albo nie jestem na tyle mądry, żebym mógł zaproponować, co to należy zrobić. Należy się wyciszyć, należy próbować zmienić język, nie obrzucać się przynajmniej takimi wyzwiskami jak jakieś tam mordy, czy co to tam było. No, to nie, dawniej się mówiło, że ktoś mówi językiem parlamentarnym, to znaczy tym godnym językiem polskim, poprawnym, ślicznym. No, to się dzisiaj zmieniło. Ale myślę, że na to ma wpływ właściwie całe otoczenie. Bo cóż, pamiętam w zeszłym roku chyba na jesieni mieliśmy takie spotkanie młodzieży pod krawędzią koło Krynicy. No i tam była kwestia, że zwracaliśmy się do młodzieży o wypowiedź w jakiejś kwestii. Jak to pytanie padło, to wszyscy młodzi wyciągnęli telefony. I szukali w tych telefonach swoich, czy smartfonach odpowiedzi na to. Ja mówię, ludzie, dajcie spokój, no odstawcie to, pomyślcie trochę. Ja się pytam o to, co wy myślicie na ten temat. Jak czerpiecie te odpowiedź od kogoś, jeszcze nawet nie wiedząc, kto to jest, no to kim wy jesteście? Więc to jest upadek języka na pewno bardzo głęboki. Ale z tym upadkiem języka jest zawsze związany upadek pewnego etosu. To znaczy w pewnym sensie także pewnej godności człowieka. Szlachetny mówi szlachetnie, a kto nie mówi szlachetnie, no nie jest gorszy od drugiego w sensie takim jako osobowości, no ale jak to określić? Wszyscy jesteśmy równi, ale nie wszyscy jesteśmy dobrzy i nie wszyscy potrafimy się posługiwać właściwym językiem. Co jeszcze to było? O uchodźcach, no, to jest temat rzeka. Myśmy w Krakowie przeprowadzili przynajmniej 3 międzynarodowe spotkania na temat uchodźców. Jeszcze wcześniej niż ten problem tak narósł bardzo. Zaprosiliśmy arcybiskupa z Agrigento, do którego należy Lampedusa. No i on nam uświadomił tak po raz pierwszy naocznie, co to jest. To jest Gehenna.
Ja jednak tysięcy ludzi, którzy za ostatnie grosze, oczywiście ci ludzie muszą płacić za to, żeby przepłynąć Morze Śródziemne, bardzo często muszą płacić komu? Przestępcom, którzy wyciągają od nich pieniądze, a potem o nich nie dbają. To są rzeczy straszliwe. Na przykład, kiedy przypłynęły dzieci, jak się tam 300 dzieci, mówi arcybiskup, one za parę dni zniknęły, nie wiadomo gdzie. Nikt nie wie gdzie. To się tak rozchodzi stamtąd, a to jest oczywiście praca tych ludzi, którzy zarabiają na biedzie, na tragedii, na dramatach, na tragedii tych uchodźców. Ja zawsze mówiłem o tym tak. Jako chrześcijanie mamy obowiązek. Jako Polacy mamy obowiązek dlatego, że przynajmniej przez 250 lat przy tych wielkich naszych przesiedleniach, jakie były, przemieszczenia, jakie miały miejsce, kiedy przyjmowała nas Brazylia, kiedy przyjmowali nas Francuzi, Niemcy, Amerykanie. Jakie to było uchodźstwo? Za chlebem, panie, za chlebem. Czyli ekonomiczne. A my dzisiaj dzielimy ludzi na uchodźców, to znaczy na tych, którzy uciekają spod bomb, i na migrantów, którzy chcą się dostać do lepszego świata i lepiej żyć. Oczywiście, że ci pierwsi mają pierwszeństwo, powinni mieć pierwszeństwo, bo to zwiększa większy trud, większe niebezpieczeństwo niż w tym drugim przypadku. Ale jedni i drudzy mają prawo, określone zresztą przepisami międzynarodowymi, kraje Unii Europejskiej mają obowiązek otworzyć się na tych uchodźców. A na granicach stawia się szlaban. Przyjeżdżają przez granicę ukraińską czy rosyjską. Ludzie, nie ma wstępu. Kiedy, co do episkopatu, w tym przypadku nie mam zastrzeżeń. Dlatego, że od samego początku była taka idea, że każda z diecezji przygotuje jakieś pomieszczenie na kilkaset osób. Te diecezje są przygotowane. Są przygotowane do dziś. Takie możliwości są. Ale oczywiście Kościół tego nie zrobi bez państwa. Państwo mówi nie, absolutnie nie. Dlaczego nie? Bo przynoszą zarazki. Dlaczego nie? Bo odbiorą nam pracę. Dlaczego nie? Bo to są bandyci i nas pozabijają. Jeżeli jeszcze kilka lat temu 70% Polaków opowiadało się za pomocą uchodźcom, to dzisiaj 70% jest przeciwnik. I to jest wynik propagandy, partyjnej propagandy tych, którzy chcą na tym zdobyć jakiś atut polityczny. Przekonali ludzi do złego. I w tej kwestii biskupi się upominali. Prosili potem o to, żeby można było sprowadzić do Polski korytarzami, tak zwanymi korytarzami humanitarnymi, takich ludzi, którzy są ranni, chorzy, żeby przyjechali, wyleczyli się i wracali z powrotem. Nie ma zgody. Prosili o to, tu powiem o senator Bankiś, jak pamiętam, zwrócił się rok temu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zgodę na przyjęcie w Krakowie, o ile pamiętam, kilkunastu młodych ludzi, żeby ich wyleczyć. Dostał odpowiedź tydzień temu. I ponieważ w tym momencie jest ta dyskusja już bardzo rozogniona, byłem przekonany, że w odpowiedzi będą jakieś
nowe elementy ze strony rządu. Nie. Jest dosłownie powtórzone to, co się mówiło dwa lata temu, rok temu i dziś. Czyli nie ma żadnego otwarcia. Oczywiście mówi się o tym, że pomagamy za granicą. Jaka jest ta pomoc? No powiedzmy, że dali 6 milionów. 6 milionów to co to jest? Przecież to są setki tysięcy ludzi. I z tych 6 milionów co najmniej 2/3 idzie na zobowiązania Polski w stosunku do różnych instytucji w Turcji, gdzieś tam indziej, to i tam musielibyśmy zapłacić. A to 1/3 idzie na uchodźców. Co za to można kupić? Pani Janina Ochojska dała 3 razy więcej, czy 4 razy więcej. Nie sama, tylko ze swoich uchodźców. Ostatnia moja rzecz, mój argument. Pomagali nam wszyscy z Zachodu. Stan wojenny chociaż, pamiętamy. My mamy obowiązek jako chrześcijanie przede wszystkim. Jeżeli ktoś tego nie przyjmie jako obowiązek, to niech się nie nazywa chrześcijanin. A jeżeli chodzi o Polskę i Unię, to nie chodziło o to, żeby Polska naprawdę przyjęła uchodźców. Chodziło przede wszystkim o zgodę Polski na solidaryzowanie się wobec tego problemu wszystkich państw Unii Europejskiej. Znaczy o pewną deklarację życzliwości. Polska mogła powiedzieć, tak, oczywiście, my chcemy w tym uczestniczyć. W tej chwili nie możemy, ale chcemy. Jak się sytuacja u nas zmieni, możemy pomóc. Nie zgodzili się ani na to. A jeżeli solidarność jest jedną z głównych osi istnienia Unii Europejskiej, no to znaczy wymawia się Europie posłuszeństwo. Jakie posłuszeństwo? Wymawia się, mówi się, że wprawdzie powiedzieliśmy, ale nie bierzcie tego na sobie. Ina. Przepraszam, czy już można by długo o tym mówić, ale myślę, że to wystarczy. Pan radny Andrzej Łuczycki. Witam, Andrzej Łuczycki, słuchajcie teraz. Księże biskupie, ja mam 2 pytania. Pierwsze to jest, czy Kościół nie powinien się pokusić o stworzenie jakiejś linii, do której może się Kościół... Jakiejś linii, do której może się Kościół albo duchowni mogą się posunąć w kwestiach politycznych. Byłem na kilku mszach, księże biskupie, gdzie była prowadzona niemalże agitacja przedwyborcza. To się nasila w okresie przedwyborczym w różnych kościołach, mówię o kościołach katolickich. Mało tego, nawet miałem taki przypadek, że ksiądz przyszedł do mnie po kolędzie i również próbował złe rzeczy mówić o moich przyjaciołach politycznych. I teraz pytanie, księże biskupie, czy rzeczywiście nie można by było w ten jakiś sposób uregulować, nie wiem, może jakimś dekalogiem albo przykazaniami, które by wskazywały do jakiego momentu ksiądz duchowny może się posunąć. Ja oczywiście jestem katolikiem i do mnie nie docierają takie rzeczy, bo ja potrafię myśleć i wyciągać wnioski i mieć swoje sympatie i niezależnie od tego mieć swoje poglądy. Ale są ludzie, którzy po prostu widzą w księdzu autorytet i mało tego, u niektórych ojców dyrektorów również i po prostu postępują zgodnie z ich wskazówkami. To jest pierwsze pytanie, księże biskupie. Drugie pytanie jest nieco innej natury. Otóż
Otóż w ostatnim czasie, właściwie kilku dniach ostatnich, jest dyskusja, która wzbudza wielkie emocje na świecie. Mówię o pracach naszego parlamentu nad ustawą o IPN. I tam jest mowa o penalizacji niektórych określeń, które by wychodziły z ust innych ludzi po prostu. I pytanie jest, księże biskupie, czy potrzebne nam jest zaognianie stosunków w świecie i z państwem Izrael, bo w moim odczuciu ludzie się dzielą na dwie kategorie. Albo jest człowiek dobry, albo zły, niezależnie od tego, z jakiego narodu on pochodzi, jaki ma kolor skóry, czy jakie oczy, czy nawet jaką wiarę. To wydaje mi się bardzo niedobre posunięcie naszej władzy. Odpowiadam na pierwsze pytanie dotyczące angażowania się księży podczas liturgii politykę taką wspierającą, powiedzmy to, którąkolwiek partię. Jeżeli chodzi o episkopadia, jeszcze będąc sekretarzem generalnym, zauważyłem i pisałem to, że biskupi są jakoś zadymieni, zaczadzeni tym pisem. Znaczy, coś się działo, znaczy, następowało przechylenie szali wśród biskupów, którzy uważali, że trzeba być ostrożny, w kierunku tej, kiedy już popuścili czuble i większość z nich te partie popierali. No co można z tym zrobić? To jest wszystko spisane w dekalogu i w rozmaitych instrukcjach samego episkopatu. Jak się można do tego ustosunkować? Bardzo prosty sposób. Mam dwa takie przykłady spod Krakowa, kiedy to w 1915 roku dwóch księży zaczęło agitować na ambonie i to były w obydwu przypadkach kobiety. Wstały i powiedział: proszę księdza, przepraszam, to nie jest miejsce na taką agitację. My chcemy tutaj słuchać Ewangelii. Wyszła z kościoła. Jedna i druga. Pomógł. To trzeba reagować na konkretne wykroczenie przeciwko służbie, jaką kapłan ma sprawować w stosunku do swoich owieczek. Jeżeli zatruwa się ta atmosfera ewangeliczną partyjnością, to znaczy sprowadza się Ewangelię do popierania jednego przeciwko drugiemu. I to jest skandal. Drugie pytanie. Ustawa IPN-u. No. Oddam nawet dzisiaj do druku taki tekst na ten temat. Cóż, uważam, że to jest próba jakby dowodzić narzucenia ustawowo prawdy historycznej. To znaczy, nie wolno nam inaczej myśleć, inaczej mówić zwłaszcza, bo jest ktoś, kto tę prawdę zna i powiedział nam, jak my mamy myśleć. No to jest po prostu cenzura głęboko posunięta i wzbudzająca po prostu od razu. Oczywiście jest jeszcze wiele aspektów tej sprawy, mianowicie, że jest to uderzenie w te prace, które wnieśli dyplomaci i ustawodawcy
poprzednich lat, by stosunki między Polską i Izraelem były jako tako normalne. One nigdy do końca normalne nie mogą być, dopóki są te emocje związane z Holokaustem, bo jeżeli ktoś to przeżył i chce dzisiaj o tym powiedzieć, a zwłaszcza jeżeli przeżył i wie, kto go wydał, że go wydał Polak, to pani ambasador Izraela mówi, że to jest bardzo, bardzo trudne, bo zabrania się i chce się ukarać tego, kto powie prawdę. Oczywiście można tam, ja czytam dość szczegółowo ten tekst, z niego wprost nie wynika, że nie wolno tak osobiście wskazać kogoś, bo to nie jest naród, tylko to jest osoba, która jest winna. Niemniej jednak burza jest ogromna i pewno Państwo słyszeli, poprzednia ambasador Polski w Tel Awiwie mówi tak, no jeżeli chcieli osiągnąć jakiś cel, żeby ludzie na całym świecie się dowiedzieli, co to są te polskie obozy koncentracyjne, no to już na milionach tych stron to się pokazało na całym świecie. Jaki będzie z tego skutek, nie wiem. Ale wydaje mi się, że obraz Polski bardzo na tym stracił. I wydaje mi się, że ja jestem, moją ocenę, wydaje mi się, że lepiej nie było tykać tej ustawy, która była dotąd, niż pisać coś, co kiedyś Władysław Bartoszewski nazwał robotą dyplomatów. Cieszę się bardzo, że tutaj przyjechałem na dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Stanisław Kowalczyk. Tak dla ścisłości, ale ogromnie jestem zadowolony, że bardzo było Czechem, trochę musiałem kilometrów przyłożyć, nie jestem teraz przysuchy, zobaczyć księdza biskupa w takim stroju, normalnym, jak to się mówi, nie w takim na co dzień, jak do tej pory widziałem, co dla mnie jest elementem widzieć biskupa. W Krakowie, proszę pana. No, w Krakowie może. Tutaj u nas nie, ja biskupów obawiam, jak nie to widziałem, raczej w innym stroju. A jeszcze do tego nie w taki sposób tak występujący bezpośrednio z ludźmi. I moje pytanie w ogóle do tego też zmierza, także za to bardzo dziękuję. Ja trochę chcę powiedzieć, miałem do czynienia z naszymi panami od polityki, a zarazem i słucham bacznie wystąpienia hierarchów kościelnych również, w ogóle cały kościoła, na ile jest to możliwe. Na wsi nie bardzo jest czas, ale najdę się to na to. Księdza biskupa również wysłuchiwałem kilka razy w telewizji, ale jak na miejscu to jest to innego. I moja sugestia jest taka, czy ksiądz biskup nie uważałby za stosowne, żeby nasz kościół, pomimo tego, że i tak ma duże uznanie u obywateli, ale żeby nie był taki coś w rodzaju obecnego naszego panującego papieża Franciszka. To znaczy takiego bardziej naturalnego, ludzkiego. Bo nasi hierarchowie, wydaje mi się, że tak jak tutaj dzisiaj ksiądz biskup przejmuje jakiś swego rodzaju wobec mojej tylko opinii, jakiś tabu, że tak, bo widzę na takim spotkaniu. Ja raczej tak biskupów nie widziałem, nie mówiąc nawet jakichś tam innych księży. Czy by Kościół na tym nie zyskał, jeśli by tą drogą poszedł właśnie co Franciszek, żeby bezpośrednio bardziej brać udział z ludźmi, ze społeczeństwem. I nawet swego rodzaju kazania w Kościele, żeby nie były takie, może według mojej opinii skromnej, takie trochę mechaniczne, czy takie trochę w
czasami nie za bardzo ludzie słuchający, tylko żeby było to na zasadzie jakiegoś dialogu i spraw dotyczących właśnie, tak jak tutaj ksiądz biskup mówi, że jeśli coś się dzieje, to by należało, żeby ksiądz nawet powiedział swój pogląd, wyraził. Czy to by nie zbliżyło Kościoła z ludźmi? I wtedy by sam i Kościół zyskał, a zarazem i społeczeństwo. I nie byłoby tego takiego bardziej zjednania w naszym społeczeństwie, między społeczeństwem a Kościołem, a i politykami. Bo jak ksiądz biskup wie, obecnie jesteśmy tak chyba skłóceni i pożarci ze sobą, że ja według mojej wiedzy tak daleko tak nie było i dawno tak nie było, jak jest obecnie. Jaka księdza biskupa jest na to odpowiedź? Dziękuję. Ja też dziękuję. Otóż jeżeli chodzi o to, że jestem tak ubrany, no to przytoczę taką historię, kiedy byłem w Rzymie na studiach, już pewnie z 50 lat temu, to trzeba było występować w sutannie, jeszcze trzeba było mieć pas i kapelusz, taki piękny, czarny kapelusz, to wtedy był to ksiądz prawdziwy. Bo jak wchodził do Watykanu, a nie miał odpowiedniego stroju, to gwardia szwajcarska nie zasalutowała. Teraz już salutuje. Byłem też kiedyś w Paryżu, w dniu, w którym księża francuscy uroczyście żegnali się z sutanną. To było na placu przed Notre Dame, taka uroczystość wieczorna, przyszli w krawatach z takim krzyżykiem małym. Dziś wracają do sutanny, kiedy jest malutko, malutko i za mało, dużo za mało. Wracają do sutanny. Więc coś z tą sutanną jest, ale jest to strój liturgiczny. Ostatnio, że kiedyś tlenicy na sutannach spali, to było wariactwo. Więc zmieniają się czasy, zmieniają się. Pamiętam też, że podczas soboru na placu świętego Piotra chodziłem z aparatem i fotografowałem siostry zakonne, które nosiły na głowie nie wiadomo co. Szarytki, może pamiętacie, z tymi takimi ogonami wielkimi na... To trzeba było chyba pół dnia pracować, żeby to się trzymało na głowie. Były takie, które miały zasuniętą twarz i taką tubę przed sobą, tak że jak chciały coś widzieć z prawa, musiałeś powrócić. I jeszcze jedna sytuacja, taka mała anegdotka, nie anegdotka. Pius XII kiedyś poprosił siostry generalne, czyli te najwyższe, najwięcej mające do powiedzenia, żeby one przecież jednak trochę sfolgowały w tych strojach. No bo to już nie jest na dziś. To są stroje gdzieś z XVII, XVI wieku. No i generalna powiedziała, że zastanowią się nad tym i zrobią coś. Po kilku miesiącach przyszła do Ojca Świętego i mówi tak: Ojcze Święty, to chciałyby, jesteśmy posłuszni Ojcu Świętemu i w naszym habicie będą trzy te no takie trzy zakładki mniej, tak? I tu na głowie też coś tu zrobimy, żeby one mogły lepiej słyszeć. No to jest anegdota. To jest jedna sprawa. Ale oczywiście, no, dzisiaj na świecie już to nie robi żadnej różnicy. Ja kiedyś byłem w Rzymie na audiencji. Biskup tam audiencji może być bez żadnych biletów. I zawsze ma dostęp do papieża. Więc byłem na, tak jak jestem teraz, no oczywiście był jeszcze krzyż, bioski niebo po cyklu się i nie nosi. No i wzywają mnie tam, były dwie grupy, czy trzy grupy, żebym szedł do tych grup i przedstawił tę grupę papieżowi. Ja mówię, nie pójdę, bo jestem tego. Nie ma znaczenia, chłopie. Więc poszedłem. Papież normalnie się zachował, tak jak powinno być i koniec. No. Nie ma żadnego... Jeszcze jedną taką anegdotyczną sprawę powiem. To jest anegdota, ale mówią, że kardynał
warszawski przed wojną dowiedział się, że znaleźli księdza pijanego w Romie. A kardynał się pytał, a jest sutannie? Był sutannie? No był, oto Bogu dzięki. To jest kwestia słowa. Czy księża nie mogliby być bliżej Franciszka? To jest wielki problem. Dlatego, że jedni mówią, krytykują Ojca Świętego, że sobie nie może poradzić z kurią. Kuria go krytykuje, że chce ją reformować. Franciszek pierwszy w swoich przemówieniach krytykował księży. Ale mówił prawdę. No to co? Papież ma nie mówić prawdy? Że ta prawda zabolała, to z tego się wyciąga wniosek, że o, to on jest z innej kultury, to nie do nas i tak dalej, i tak dalej. No, zresztą w Polsce jest zawsze taka tendencja wśród księży, że my lepiej wiemy, my wszystko lepiej wiemy. Oni nie wiedzą, bo mieszkają gdzie indziej. A my po prostu Franciszkowi nie dorastamy do pięty. Kiedyś, w zeszłym roku, w październiku była ta konferencja międzynarodowa w Krakowie, jednym z senatów było pytanie, czy Kościół katolicki, czy chrześcijaństwo przetrwa w Europie. Czterech panelistów, jeden był sekretariatu stanu, wysokiej rangi, przedstawiciel Kościoła, dwóch innych też, gdzieś tam jeden z Irlandii, jeden z Polski. I oprócz tego był jeszcze jeden dziennikarz polski zaproszony. Dziennikarz, który uciekł, czy jakoś się mu udało uciec z więzienia ISIS. No, od Islamu. Wszyscy mówili, że Kościół jakoś sobie da radę. A on mówi, nie. Ja uważam, że chrześcijaństwo w takim stanie, w jakim ono dzisiaj w Europie jest, przegra. I to bardzo szybko. Dlatego, że muzułmanie wierzą i postępują zgodnie z Koranem. Poza tym, no, rodzą dzieci. A jeżeli chodzi o Kościół katolicki, to ci chrześcijanie w tym kościele są raczej wydmuszką chrześcijaństwa. To jest niestety też oskarżenie podobne do tego, jakie ojciec Wiśniewski kieruje do biskupa Dąbrowskiego, do kościoła w Polsce. No coś musimy zrobić ze sobą, albo będziemy chrześcijanami, będzie nas to wszystko obowiązywało i będziemy wierni Bogu, albo adieu. Nie jest powiedziane, że w Europie chrześcijaństwo przetrwa. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Europie życzę, żeby powróciła do korzeni chrześcijańskich, ale to jest bardzo trudna sprawa. Niektórzy zaspali, inni chcieli się tego pozbyć, chcieli być wolni, no to wpadli na niewolę. Dziękuję. Księże biskupie, a czy to nie jest tak trochę, że mamy Polskę podzieloną na Polskę katolicką, ojca Rydzyka, Tadeusza Rydzyka i Franciszka. Oj Boże, ja mówię tutaj, no, nie pytaliście Państwo o to, ale ja jestem przekonany, że w Polsce mamy trzy rodzaje środków przekazu. Środki przekazu narodowe, czyli dawne publiczne, środki przekazu prywatne i środki przekazu rządowe, czyli Radio Maria. To jest dramat, dlatego że myślę, że właśnie to spojenie radia z polityką jest tak silne i tak głupie, bo co rząd, to jest lepszy. Jeżeli ktoś może wygrać poparty przez rząd, to jest właśnie taką politykę
to jest polityka prowadzona przez Kościół w sposób fatalny. Każdy szedł do ojca, żeby go poparł. Ale on jest cwany, znaczy jak widzi, że z tego nic nie będzie miał, to się wycofuje. Jest duchowny czy nie? Jest duchowny, dlaczego nie? Jest duchowny, były różne próby, żeby to jakoś wyprostować. Okazuje się to bardzo, bardzo trudne, bo to jest radiostacja zakonna, a zakony mają autonomię. No i no poczekajmy, może to samo rozpłynie. Bliżej mikrofonu. Nikt do tej pory do nas nie przyjeżdżał. Jesteśmy zadowoleni, że możemy być w towarzystwie takich wspaniałych gości. I pytanie właśnie. Pięknie mówił pan o Przysusze, to prawda. Ja nie jestem rodowitą Przysuszanką, ale Kaczyński i PiS wiedzą, co to znaczy Przysucha. Już dwa razy zorganizowali zjazd ogólnopolski. To jeszcze w mojej szkole były. Więc prosimy, bo po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Bardzo się cieszę, że pani pochwaliła panią poseł, że jest naszym gościem, nie jest gospodarzem. Bywają takie miejsca magiczne, do których niektórzy mają jakby to naturalny pociąg. No nic nie szkodzi, to niech się dzieje, co się może dziać. Ma prawo jeden, ma prawo drugi, a mają ludzie wtedy bardziej do wyboru, niż gdyby to była tylko jedna akcja, jeden sort. Mogę jeszcze kilka słów. Właśnie jestem tym gorszym sortem. Ja też, też. Nie no, proszę pani, proszę pani, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Tak, ale... Że jeżeli się nas dzieli na sort pierwszy i sort drugi, a ja to usłyszałem już zaraz po wyborach z ust ludzi bardzo odpowiedzialnych za Polskę, no to poczułem się w takiej epoce, którą już kiedyś przeżywałem. To jest po prostu rasizm. No tak, ale ten gorszy sąd niestety powoduje gorsze życie. O co chodzi? W moim pojęciu zdewaluowało się mnóstwo wspaniałych rzeczy. Dla mnie flaga biało-czerwona była świętością, bo ja przeżyłam wszystkie meandry politycznego życia Polski. Ja mam ponad 80 lat. I... Ja też. I na przykład w tej chwili nie wywieszam flagi na balkonie, a przedtem jeszcze PRL-u tak wywieszałam zawsze. Bo jak ja widzę te biało-czerwone flagi i tych kiboli, i te rzucające świecidełka w pochodzie, no to dla mnie straciło wartość. Następna sprawa. Wawel, który był świętością. I w tej chwili coś takiego, co nigdy nie będę miała ochoty tam pojechać. I ostatnia rzecz, najgorsza. Jasna Góra, która była też świętością. Płakałam, jak odsłaniano obraz. A w tej chwili, jak widzę rządem wszystkich prezydentów, ministrów, no stoją pod tą Jasną Górą, żegnają się, no to dla mnie też Jasna Góra już nie jest Jasną Górą. I teraz co ja mam zrobić, proszę Ojca? Proszę czy pani, tylko modlitwa mnie uratuje? Proszę pani, jeżeli pani tyle przeżyła,
to niech się pani nie martwi, przeżyje i to. Nie wiem, czy jestem starszy, czy młodszy, ja mam już skończone 83 lata. No, to widzi pani, to jest nasz atut, że my mamy jakieś przeżycie, jakieś doświadczenie. I to z bardzo różnych sytuacji. No, przed wojną to już tego się nie pamięta. Ale wojnę, komunizm, liberalizm, PiS i to wszystko trzeba przeżyć. Przetrawić nawet. Najpierw przetrawić, a potem nie przejmować się. My musimy trzymać się swoich wartości. To jest istotne. Jego Ekscelencji dwa pytania. Pierwsze pytanie. Jak Jego Ekscelencja ocenia obecnie prowadzoną politykę europejską obecnie rządzących? Oraz chcę się dowiedzieć, jaki jest stosunek Jego Ekscelencji do raportu pana doktora Millera. Dziękuję. Ja Europą zajmuję się, no nie tak zawodowo, organizowałem już 18 rocznych konferencji na temat Europy. To były konferencje na, nie chcę się chwalić, ale na wysokich lotów. Co roku w październiku tytuł tych konferencji ogólny brzmi Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. I w tych konferencjach brali udział wszyscy polscy prezydenci, wszyscy sekretarze stanu Stolicy Apostolskiej, prawie wszyscy prezydenci Parlamentu Europejskiego, wielu premierów i posłów Unii Europejskiej. Na bieżąco chcieliśmy się zapoznać z tym, co się dzieje w Europie. Oczywiście byliśmy świadomi, ja jako biskup wiedziałem o tym, że w jakim kierunku ta Unia idzie, ale właśnie dlatego, że to jest dla nas wielka sprawa cywilizacyjna. Rozwój cywilizacyjny od Europy zależy w tej chwili. Trzeba było tam wejść. I trzeba być w tej Unii Europejskiej, bo ona nam przynosi potężne dobro. Głównie materialne. Jeżeli chodzi o etos, taki, o sprawy duchowe, to jest bardzo, bardzo słaba sprawa Unii. Albo się w ogóle tym nie zajmują i ponoszą tego konsekwencje, bo powiedzmy kryzysy bankowe to jest wszystko oparte na tym, że się nie przestrzega zasad moralnych. I tak dalej, i tak dalej. I te konferencje są przydatne dlatego, że międzynarodowy zestaw tych prelegentów jakoś się dociera. I naprawdę te ostatnie może 3 lata to już można się było na tych konferencjach bardzo dobrze czuć. Coś jest jakaś chemia, która nas łączy. Oczywiście, jeżeli chodzi o stosunek Unii do Kościoła i do wspólnot religijnych w ogóle, to jest jeden paragrafik, który mówi o tym, że Unia szanuje, Unia uznaje, Unia prowadzi jakiś to dialog z tymi kościołami, co jest po prostu fikcją, dlatego że jeżeli odpowiedzialny za te sprawy urzędnik Unii Europejskiej poprosi jednego protestanta, jednego przedstawiciela islamu w ciągu roku, to uważa, że wszystko zrobił. Nic nie zrobił. To jest o to trzeba walczyć. Jest tam przecież konferencja biskupów Europy przy
parlamencie przy, nie w, tylko przy, która monitoruje i stara się reagować wtedy, kiedy trzeba, no i wywalczać to, co się nam należy. My nie jesteśmy pariasami Europy, tylko myśmy tu byli dawno i myśmy tu byli obleczeni w odpowiednie wartości, stajemy według na mocnych nogach i musimy jednak być autentycznymi chrześcijanami. Unia Europejska, Partia Ludowa, która no, nazywa się czasem chrześcijańska, ona jest niestety zlepiona z tych, którzy się politycznie przyznają do chrześcijaństwa. Politycznie. Natomiast jeżeli chodzi o to, to jakość chrześcijaństwa, no to jest sporo ludzi, którzy naprawdę są wierzącymi, a inni to tak powiedzmy na wszelki wypadek. Więc z taką, to nie jest łatwa sprawa, ale to trzeba kontynuować. Jeżeli chodzi o polski rząd, no tragiczne. Tragiczna jest sytuacja w tej chwili, bo właściwie na wszystkich polach walczymy. Na wszystkich polach chcemy się okazać zwycięzcami po dwóch walkach. No to się, to oczywiście, że się, to jest pewien system, to jest bardzo mocny system struktury Unii Europejskiej i to się jeszcze trzyma, ale to się już załamuje, już nas nie chcą widzieć tam, gdzie powinniśmy być i po prostu straciliśmy wiarygodność. To jest gorsze niż gdyby nam pieniędzy nie dali. Dziękuję. Jeżeli chodzi o raport Millera, bo nie odpowiedziałem na to pytanie, ja nie widzę innego rozwiązania. Mnie metalowe brzoze i sztuczne chmury nie przekonają. Taki głupi nie jestem. Krzysztof Kłodziejczyk, mam do księdza biskupa dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy zakazu wypowiedzi dla księdza Bonieckiego. I jak ksiądz biskup się do tego odnosi? Dlatego, że według mnie ksiądz Boniecki reprezentuje ten kościół intelektualny, a jest jeden inny ksiądz dyrektor, który może mówić co chce, opowiadać bajki, jak to mu bezdomni dają samochody i jego w żaden sposób nie można zdyscyplinować. Czy to nie bierze się z tego, że my, jako powiedzmy tak zwani intelektualiści, nie zrobimy zadymy, natomiast ten kościół toruński fanatyczny może zrobić całkiem niezłą rozrubę, jeżeli by się próbowało księdza dyrektora dyscyplinować? I drugie pytanie dotyczy demonów nienawiści, które się budzą w tej chwili w Polsce. Chodzi mi o te ruchy, które nazywają się patriotycznymi, narodowymi, ale jeżeli spojrzymy na nie z punktu widzenia symboliki, którą prezentuje, kojarzy się to raczej ze złymi doświadczeniami z lat 20-30 ubiegłego stulecia. Jak się biskup ocenia, skąd się może brać ta nienawiść wśród młodych ludzi i nawiązywanie do symboliki, która jednoznacznie źle się kojarzy w historii świata? Dziękuję. Jeżeli chodzi o sprawę oceny, dlaczego jeden jest karany, a drugi może być co chce, no to jest jeden z wielkich dramatów Kościoła w Polsce. To jest dramat, rzeczywiście. Bo ksiądz Boniecki, były generał zakonu, którego tak prześladuje dzisiaj, no nie mówi rzeczy, które mijają się z prawdą. Wchodzi czasem na takie tematy, które są bardzo trudne. Te spotkania z Nargalem, tego typu rzeczy. Ale jeżeli tak się zapytać, co w tym złego? Przecież Chrystus się spotykał nawet z łotrami, bo na krzyżu wisi. A co dopiero w swojej działalności dopuszczał do siebie każdego. Każdego. Z prostytutkami rozmawiał.
My nie możemy tego zrozumieć, że jeżeli ktoś jest grzeszniejszy od nas, to my nie musimy z nim rozmawiać, bo my jesteśmy lepsi. Po prostu przez to, że uważamy się za lepszy, jesteśmy naprawdę gorsi. Zakaz uważam za, powtarzam to stale, za zupełnie nieuzasadniony, ale cóż, nie jestem w zakonie i nie mam żadnego wpływu na to, żeby tę sytuację zmienić. W stosunku do Rydzyka były próby episkopatu, interwencji w Stolicy Apostolskiej, wizy było. A co jeszcze było? Narodowe. No niestety przyszło mi przez kilka ostatnich lat być bardzo blisko księdza, który był jednym z przywódców narodowców. I jak doszło do jakiejś rozmowy na te tematy, to mi zarzucał, że ja nie mam doświadczenia. Mój uczeń, 10 lat kapłaństwa, a ja 60. Nie można rozmawiać z tymi ludźmi. Bo oni mają, to zresztą jest także i wśród tych ludzi, którzy są wielkimi zwolennikami swojej partii, mają tak język skomponowany, że tam się nawet przeciwnik nie zmieści, bo powtarza jeden za drugim to samo. Czyli to jest bariera nie do pokonania. Oni wiedzą lepiej. I koniec. Co on będzie rozmawiał z kimś, kto ma inne poglądy, jak tylko on ma słuszne. I to jest kwestia także tego, że są ludzie, którzy uważają się za prawdziwych Polaków. Są ludzie, którzy się uważają za prawdziwych katolików. No to co, inni są nieprawdziwi. No tak, według nich tak. I to jest właśnie, tego typu rozumowanie to jest podstawa tych podziałów ważnych na lepszych i gorszych. Oni mają prawo nauczać, poprawiać innych ludzi, ale sami w sobie belki wokół nie widzą. I ja już mówię, pisałem na ten temat już chyba ze 3 lata, albo i 4, że powtórzył to mniej więcej, ale w innej formie, arcybiskup Gnieźnieński parę dni temu w katedrze Gnieźnieńskiej, że jeżeli chodzi o narodowców, to Kościół jest w stosunku do nich z dystansem, czyli z daleka, bo oni uznają za pierwszą wartość naród. A to jest słowo własne. Pierwszą wartość to dla chrześcijan jest Bóg, nie naród. Ale może tak ktoś inaczej rozumuje, ale to jest właśnie ten punkt wyjścia, że my jesteśmy kimś. To się przejawiało jak no chłop był taki mocny i biegał po świecie i boksował się i uczył się fechtunku i wszystkiego. To jest troszkę tak, ci ludzie młodzi są zafascynowani tym etosem Sokoła po pierwszej wojnie światowej. To jest dobre. Ale do tego się dolepia pewną ideologię, która jest niestety zła. Trzeba być z dystansem do tego. Dziękuję. Maciej Lasek. Nie będzie o katastrofie smoleńskiej, proszę Państwa. Chciałem poruszyć coś innego. No dzisiaj padło tutaj naprawdę wiele gorzkich słów o tym, że jesteśmy podzieleni, o tym, co nas
że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Ja bym chciał powiedzieć jednak, że potrafimy razem współdziałać. Bo przecież padło dzisiaj tutaj nazwisko pani Janiny Orolskiej, która z własną akcją humanitarną czyni wiele dobrego. Mamy Caritas i mamy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Moje pytanie jest takie, że jeżeli potrafimy wszyscy jako Polacy, niezależnie od tego, jak się dzielimy, czy politycznie, czy potrafimy się lubić, czy się nie lubić nawzajem, wspieramy te akcje, pomagamy ludziom, każdy w różny sposób, natomiast czy jest szansa w najbliższym czasie, żeby Kościół, ale nie episkopat, bo wydaje mi się, że stanowisko episkopatu tutaj jest jasne w stosunku do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że to jest zgodne z przykazaniem miłości, pomaganiem sobie nawzajem. Natomiast ten Kościół tej Polski parafialnej, czy można liczyć na zmianę postawy wobec tej akcji, którą robimy już tak długo od tylu lat? No, znów wejdę w takie określenie, które już się rozpowszechniło, przynajmniej w pewnych Ukrainach, że ci duchowni, którzy łączą się z partią, tworzą kościół partyjny. Kościół partyjny. Kościół partyjny nie jest kościołem powszechnym. Czyli jest to rodzaj sekty. Sekty w kościele były od samego początku. I czasem były potrzebne. Bo wskazywały, nie wszystkie, ale niektóre wskazywały na to, jakie błędy popełnia Kościół, że nie zajmuje się tym, czym powinien, tylko innymi sprawami. Reformacja powstała na tej zasadzie, że Kościół popełnia wiele błędów. I nieumiejętność tamtego Kościoła, niezdolność ludzka, żeby wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski, sprawiła, że Kościół się jeszcze raz bardzo głęboko podzielił. Myślę, że trzeba patrzeć w tej perspektywie także i dzisiaj na ten Kościół, żeby on się nie rozczłonkował na nowo, jeszcze w jakiś sposób. Bo to byłaby następna tragedia. A jeżeli chodzi o Jurka Owsiaka, ja zostałem kiedy wybrany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jako recenzent jego doktoratu honoris causa. I musiałem się przegrzebać przez kilka tomisków takich, które o tej orkiestrze mówią. Nie jest bardzo trudny do przejścia, takiego specyficzny język. Ale problem jest w tym, że tak jak to było od początku widziane, znaleźli się tacy prawdziwi chrześcijanie, którzy uważali, że oni mają monopol na dobroczynność. Jeżeli to ktoś inny robił, to nie mógł tego robić, bo jak to mógł? Jak to? My to mamy robić, nie? Chociaż nie robimy to, to jednak my mamy do tego prawo. Więc to jest błąd w ogóle, błądzenie tej inicjatywy, która oczywiście w pewnych aspektach jest dyskusyjna, ale co do głównej myśli wspaniała i w rezultatach, ja po szpitalach już muszę niestety chodzić. I ja to widzę, ile tego sprzętu jest, ile to pomaga ludziom. Państwo już dzisiaj jest może bogatsze, ale też ma problemy ze szpitalnictwem, z ochroną zdrowia. Więc gdyby tej pomocy nie było, byłoby naprawdę gorzej. I chwała mu, że
nie zląkł się tych ataków, jakie na niego spadły ostatnio, no i że prowadzi to dalej. Co? Niektóre kościoły się angażują. Tam, gdzie jest mądry ksiądz, zawsze potrafi zrozumieć i poprosić wam z ambony zapowiedzieć, że czekają tam ludzie, czekają na pomoc i trzeba te akcje wesprzeć. Ale powsiad jest w kontakcie z Caritasem i z różnymi instytucjami charytatywnymi i to jest bardzo dobrze. Ja mam jeszcze takie pytanie, jeszcze raz, Radek Wiadomski. Księdze biskupie, kilka temu powiedział ksiądz, że chrześcijaństwo w tej formie, która dzisiaj obowiązuje, nie przetrwa. Więc ja chciałem zapytać, jak to się ma do tego, że ostatnie badania, które były prowadzone również w kościołach, ubywa, krótko mówiąc, tak zwanych katolików praktykujących, czyli coraz mniej ludzi wychodzi do kościoła. Czyli uważa ksiądz, że w pełnym stopniu przyczynia się do tego też retoryka, czy też polityka, którą prowadzi ksiądz ojciec Rydzyk? I dlaczego w takiej sytuacji ewentualnie nic episkopat polski z tym nie robi? Jeszcze mam drugie pytanie i chciałem tak po prostu zapytać w prosty sposób. Czy na księdza biskupa ojciec Rydzyk to jest bardziej biznesmenem czy kapłanem? Nie, oczywiście, proszę pana, to jest to, że otrąc drugie dziecko jego powodu, to jest jasne. No. Myślę, że Kościół zresztą zawsze był w kryzysie od samego początku. Czasem ten kryzys był służył wzrostowi, tak to bywa czasami, ale bardzo często traci. Wydaje mi się, że właśnie tego argumentu zawsze używano, kiedy ktoś mówił, tu jest dobrze, a tamci dadzą sobie radę, albo po prostu nie są dla nas ważne. Każdy człowiek ma tę samą wartość. I no jak to tłumaczyć? No? To jest człowiek, który ma... Ja nawiasem mówiąc muszę przyznać niestety, że właściwie wszystkie dokumenty, które uprawniały ojca Rydzyka do stworzenia radia i telewizji, były podpisywane przez mnie. Jako sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu. Była decyzja Konferencji Episkopatu. I były pewne metody, żeby to opanować od samego początku, spaliły na panewce. Po prostu przez nieposłuszeństwo. Dzień dobry, Edgar Tomaszewicz. Ja jestem, jak w przeciwieństwie do większości osób w sali, jestem tutaj z przysłuchy. Chciałbym takie dwa pytania w kontekście Ewangelii, bo ja politykę to sobie daruję jednak. Pierwsza rzecz, tam ksiądz powiedział takie coś, że Kościół powinien być otwarty na wszystkich, z różnych partii politycznych, na ateistów, bez względu na wyznanie i tak dalej. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Dlaczego? Kościół powinien być otwarty jak najbardziej na wszystkich ludzi, ale tych, którzy się chcą nawrócić i wyznawać zasady Kościoła. Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem tych zasad, to nie widzę powodu, dla którego Kościół miałby się otwierać. Prosiłbym o wskazanie w Ewangelii takiego miejsca, gdzie Jezus mówi, że Kościół się na takich ludzi powinien otwierać. Jezus zadaje się z grzesznikami, zgadzam się z prostytutkami, ze wszystkim się zgadzam. Wielu z nich wybacza, wielu z nich mówi, nawet będziecie zbawieni, ale mówi to tylko tym, którzy się nawrócili na wiarę Kościoła. Nigdy do nikogo nie powiedział, no nie przestrzegałeś zasad Kościoła, będziesz zbawiony. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, tak samo jeżeli chodzi o kwestię wypowiadania się księży na kazaniu o polityce. Jeżeli ksiądz, dlaczego ksiądz ma się nie odnosić do polityki? Skoro Pan Jezus sam się odnosił w swoich kazaniach, wielokrotnie nawet grzmiał, plemię żmijowe i tak dalej, dlaczego ksiądz ma się jakiś nie odnosić? Jeżeli jest jakiś ruch społeczny, partia polityczna, które żyją według zasad Ewangelii,
to jak najbardziej powinien ksiądz takie ruchy popierać, natomiast powinien być przeciwnikiem zdecydowanym, każdy jeden ksiądz, ruchów, które Kościół zwalczają. I druga sprawa, zgadzam się z księdzem, że księża powinni potępiać, wypowiadać się na temat polityczny, mają do tego zdecydowane prawo. Dziękuję księdzu za taki głos, bo mało księży się tak wypowiada na ten temat. I zgadzam się też zdecydowanie z księdzem, że PiS akurat oszukał wszystkich wyborców, nabierając ich na swoją wiarę katolicką, bo w każdej kwestii praktycznie, w której trzeba było się zachować według zasad ewangelicznych, to PiS się zachował przeciwko. Ale żeby nie szukać daleko, to można skorzystać z okazji, bo mamy tutaj też na sali wielu parlamentarzystów, na przykład panią, pana posła Halickiego, którzy też wielokrotnie głosowali przeciwko Ewangelii, przeciwko wolnym niedzielom, do których zachęca nas Ewangelia, przeciwko obciążaniu ludzi podatkami dwa razy za tą samą rzecz, bo Ewangelia mówi o tym, że jest to niegodziwość, a oni głosowali za tą niegodziwością. Głosowali też za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Skorzystajmy z okazji, tak jak wszyscy tu siedzimy, i obsztorkujmy. Dziękuję. Najważniejsze pytanie... Demagogia. O jaką demagogię chodzi? Teraz była przedstawiona. Proszę nie sądzić drugiego. Przepraszam. Otóż, bardzo przepraszam, ale trzeba brać naukę Chrystusa taką, jaką ona jest w całym kontekście tej nauki. Chrystus umarł nie tylko za tych, którzy wierzą, ale głównie za tych, którzy nie wierzą. Czyli za wszystkich. Bez względu na to, czy ktoś jest dobry, czy zły. Ale bardzo pana proszę. Proszę, ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Jest pewien... Bóg ma do człowieka prawo chociaż dlatego, że go stworzył. I chce dla niego dobra. Ale obdarzył go również takim darem, który może być źle użyty, to znaczy wolnością. Człowiek wybiera. I my nie jesteśmy na tyle, nie jesteśmy sędziami człowieka, który postępuje inaczej, może ma tak kształtowane sumienie. A jak Bóg się do tego odnosi? To nie jest nasza sprawa, to jest sprawa między Bogiem a Nim. Każdy człowiek ma taką samą wielką godność i wartość. Czy jest grzesznikiem, czy jest aniołem. Czyli każdego człowieka musimy szanować. Mamy obowiązek uszanować każdego człowieka. Jeśli on mówi, ja nie wierzę, no to cóż, to jest twoja sprawa. Twoja sprawa. Nie nawraca się człowieka łatwo. Bóg nie chce żadnych nawróceń, które są wymuszone. Bo to jest po prostu najgorsza rzecz. Zmusić człowieka, żeby zmienił swoje poglądy. Ma prawo je mieć. Dekret o wolności religijnej jest taki kilkanaście stron tego jest Sokoła Watykańskiego II. Warto by to przeczytać kiedyś i zobaczyć, przemyśleć. Każdy człowiek jest ważny. Za każdego umarł Chrystus, każdemu daje szansę. Ktoś nie wybiera tego, wybiera swoją drogę, no to pójdzie tą drogą, gdzie chce iść. Ale Bóg jest zawsze na każdego człowieka otwarty. Dobry wieczór, Krzysztof Wojnowski, tutaj z Przysuchy, Gazeta Lokalna, Głos Przysuski. Na początku, zanim zadam jakieś pytanie, no to taka mała uwaga. Tu jestem. Tu. Rozumiem, dlatego pokazuje się, że jestem tu, żeby ksiądz biskup kontakt wzrokowy uchwycił. Dobrze, postaram się głośno i wyraźnie. Na początek drobna uwaga. W pewnym momencie z ust księdza biskupa padły takie słowa w stosunku do jakiejś grupy ludzi: pospólstwo. Czy to przystało na księdza biskupa, żeby zwracać się do jakichkolwiek wiernych, jakichkolwiek ludzi, że to jest pospólstwo? Nagrywa się, także jest. Odtworzymy, tak jest.
Inna sprawa, ksiądz biskup mówi o biskupach, którzy opowiadają się politycznie. I tu pytanie do księdza biskupa. Czy ksiądz biskup w otoczeniu polityków bądź co bądź jednej partii, bo nie widzę tu nikogo z PiS-u, żadnego polityka. Czy ale były zaproszenia rozwieszone od miesiąca, więc każdy mógł przyjść. Ale proszę, żeby nie przeszkadzać, panie poseł. Już pytanie. Czy ksiądz biskup nie czuje się biskupem politycznym? Politycznym? I kolejne pytanie. Tutaj pan nadmienił o ruchach narodowościowych i tak dalej. Tutaj jest teren mocno taki patriotyczny od czasów historii. Już mówię. I chciałbym podać przykład kilku. Można? O czasach wojny tak zwani żołnierze wyklęci, jak i ksiądz proboszcz miał stosunek do nich. Tutaj mieliśmy z tej samej, tu, z tego terenu, taka grupa dowodzona przez Izaka Eisenmana, którzy dopuścili się mordu w Drzewicy, niedaleko, nie opodal, poprzybijali mieszkańców, najbogatszych mieszkańców. Już. Dlatego tylko przytaczam przykład, jaki tu się wydarzył, gdzie następnie tą grupę rozpracowano i miejscowy tutaj taki żołnierz dowodzący grupą zlikwidował tą grupę tych bandytów. On został następnie zlikwidowany przez Żydów. I teraz tu moje pytanie, jaki jest stosunek księdza proboszcza do właśnie żołnierzy wyklętych, księdza biskupa, jaki stosunek do żołnierzy wyklętych, jak również jaki stosunek do Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie, kim są ludzie, którzy byli na Marszu Niepodległości. I jeszcze jedno pytanie do parlamentarzystów, bo skoro państwo tu jesteście, regionalni politycy i krajowi, pan Kalicki może nie wie, że jest w powiecie, w którym społeczeństwo per capita jest najbiedniejsze w skali kraju. Proszę spojrzeć na przekrój społeczny, jaki tutaj mamy, i taki jest przekrój społeczny tego powiatu. Czy wróci do polityki? Chciałbym ostatnie pytanie. Na pytanie. Zadał pan już 5 co najmniej. Proszę. Ostatnie pytanie. Do polityków. Czy coś zrobicie, żeby tu wróciło życie do tego miasta? Proszę pana, przy takim, tak nie będziemy rozmawiać. Nie jest możliwe, żebym ja zapamiętał 15 pytań i odpowiedział na nie wyczerpująco. O ile wiem, o pospólstwo początkowo chodziło. Pospólstwo. Takie słowo padło z ust księdza biskupa w stosunku do... Padło, jak kiedy mówimy o dwóch sortach. Ja pytam księdza biskupa. A pan się słyszał. Proszę pana, pojęcie pospólstwa jest biblijne. Biblijne pospólstwa. Populus, ludzie. No, może mieć aspekt negatywny. Ja w tym negatywnym aspekcie ująłem ten drugi sort. Ci są na górze, a to jest pospólstwo, czyli drugi sort człowieka. Tu chodziło dokładnie o tych... Niech pan przyjdzie i wytłumaczy mi, o co chodzi. Drugie pytanie. Co to jest? Czy biskup nie czuje się politycznym? Czy ja się uważam za biskupa politycznego? Tak. Powiedziałem to na samym początku. Powiedziałem na samym początku, że każdy z nas jest politykiem, kiedy dba roztropnie o dobro wspólne. Jestem tym. Położę. Każdy biskup ma prawo powiedzieć, Kościół to uznaje za grzech, albo za zło. I to jest też rodzaj polityki. Ale ja nie mówię tego pana, czy tamtego, tamtą panią trzeba wybrać na prezydenta, czy na posła. Tego nie tykam. To jest inny rodzaj polityki, tej walczącej o władzę. Ja
uprawiam metapolitykę, to znaczy mówię o pewnych zasadach, które dotyczą wszystkich partii i które powinny być przestrzegane przez te partie. W sensie moralnym i w sensie pewnego porządku społecznego. Co jeszcze? Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, który udostępnił nam salę, Panu Dyrektorowi Domu Kultury. Bardzo dziękuję Państwu wszystkim, a najbardziej dziękuję księdzu biskupowi za obecność, za to, że mógł dzisiaj być z nami. A Państwu obiecuję, Pani obiecuje, że będziemy przyjeżdżać częściej z Klubem Obywatelskim, z różnymi gośćmi i zapraszam już dzisiaj bardzo serdecznie. A wracając do pytania, były plakaty, sami Państwo dobrze wiecie, także politycy różnej opcji, z PiS-u i z Kukiza 15, i z Nowoczesnej, i z Platformy Obywatelskiej, byli zaproszeni. Następnym razem przeprowadźcie swoich przyjaciół, sąsiadów, bliskich. Zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy się taki gość powtórzy, ale obiecał, że przyjedzie do Radomia, księże biskupie. Dziękujemy serdecznie.